Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu z Walczakiem o prawie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są ryzyka związane z niewłaściwym stosowaniem umów outsourcingowych, a osobą, która najlepiej może nam odpowiedzieć na ten temat, jest dr Maciej Hakowski, partner zarządzający w kancelarii CIC Hakowski Ciszek. Maćku, witam Cię serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania. Witaj Krzyśku, dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie. Ponownie o outsourcingu będziemy rozmawiać. Tak jest. W naszym poprzednim spotkaniu rozmawialiśmy na temat ryzyk, ale finansowych, związanych z niewłaściwym stosowaniem outsourcingu. W takim razie chcę zadać obrazoburcze pytanie. Czy za niewłaściwy outsourcing można pójść do więzienia? No niestety tak. Wszystko na to wskazuje, że tak. Wiemy to od pewnego czasu po bardzo ważnym orzeczeniu Sądu Okręgowego w Sieradzu. Więc ten Sieradz wszystkim, że tak powiem, z branży tutaj outsourcingowej może się mocno wbić do głowy. Otóż jest to naszym zdaniem pierwsze orzeczenie Sądu Karnego, które dokonuje skazania menadżera z firmy insourcera za stosowanie niewłaściwego outsourcingu. Oczywiście tam mamy pewne wątki VAT-owskie jak najbardziej, tak? Tylko tu już mamy odpowiedzialność osobistą w stosunku do wcześniej przez nas omawianej w poprzednim naszym spotkaniu odpowiedzialności samej spółki. Czyli w takim razie no, trzeba sobie zadać pytanie, za co można iść do więzienia? No właśnie, to jest jak najbardziej dobre pytanie. Sąd nam tutaj w Sieradzu dostarcza pewnych takich dobrych rad, czyli widzimy tam pewne takie uniwersalne twierdzenia, które mogą nam pomóc właśnie do tego więzienia się, krótko mówiąc i obrazowo, nie dostać. No po pierwsze, to co od dawna powtarzamy w outsourcingu, czyli zbudowanie właściwego modelu, czyli mówimy o właściwie zbudowanej relacji biznesowej. Mówimy o outsourcingu procesowym raczej niż outsourcingu pracowniczym. Mówimy o wyodrębnieniu procesu, który będziemy brali na siebie jako firma outsourcingowa. Mówimy o odpowiednio skonstruowanych dokumentach. Mówimy także o odpowiednim wdrożeniu, bo o tym zapominamy. Dokumenty często mamy dobre, ale nie wdrażamy tego wszystkiego. Na przykład nie szkolimy ludzi, tak? Nie uczymy ich, czym różni się outsourcing procesowy w sensie wykonania go tam gdzieś na dole, na przykład w firmie produkcyjnej od pracy tymczasowej czy w ogóle jakiejś innej kombinowanej formuły współpracy między kontrahentami. Więc sama kwestia jakby konstrukcji outsourcingu jest ważna. Ponadto Krzyśku, mamy jeszcze w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Sieradzu jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż sąd mówi w ten sposób. Nie ma możliwości działania legalnego outsourcingu w sytuacji, kiedy kierownictwo, management insourcera kieruje ludźmi zatrudnionymi przez firmę outsourcingową. No od dawna o tym żeśmy mówili, ale po raz pierwszy to się pojawia także w tych właśnie wątkach karnych. Także wspominaliśmy, ale pod kątem bardziej kwestii podatkowych, podatkowej odpowiedzialności spółki, o tym, że jeżeli jesteśmy firmą outsourcingową i nie chcemy mieć zarzutu pozornej relacji z insourcerem, powinniśmy zadbać o uzgodnienie kwestii dotyczących korzystania z majątku insourcera. Czyli wypadałoby zawrzeć umowę o charakterze przynajmniej jakiegoś barteru czy umowę toolingu, która niejako kryłaby, tak, pokazywałaby tą naszą relację outsourcingu z insourcerem, jeżeli chodzi o korzystanie z majątku insourcera. To też się pojawiało właśnie w tym ważnym wyroku sądu w Sieradzu. Wspomniałeś o osobach, które podejmują decyzje. W związku z czym, czy możemy wskazać, jaki jest katalog stanowisk osób, które potencjalnie mogą być zagrożone odpowiedzialnością karną? Wszyscy zastanawiają się, kto może pójść do więzienia, tak? Tak już mówiąc bardzo wprost. Na pewno mamy zagrożonych członków zarządu, czyli wymienionych w KRS-ie członków zarządu spółki kapitałowej, spółka z o.o., spółka akcyjna. Mamy zagrożonych wspólników spółek osobowych. Mamy na pewno zagrożonych osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, tak? Ale także my możemy mieć osoby, które, no, nazwijmy to w cudzysłowie, są zamieszane we wszystkie uzgodnienia między outsourcerem, insourcerem, pewien sposób wykonywania wadliwy właśnie tego outsourcingu i to mogą być ludzie na poziomie już nie prezesów, ale na poziomie dyrektorów, kierowników jakichś działów, tak? Menadżerów projektów. Bardzo często tu mówimy przecież o projektach branży outsourcingowej i te wszystkie osoby
no powinny teraz nas bacznie słuchać i zastanawiać się, czy aby nie są w sytuacji takiego potencjalnego zagrożenia własnej osoby, czyli ta odpowiedzialność właśnie osobista im się tu kłania. Biorąc pod uwagę, że świadomość wielu osób jest ograniczona, a ryzyko dotyczy również organizacji, co organizacja może w tym momencie zrobić? Czy widziałbyś tutaj miejsce na przykład dla działów compliance, które no, jak gdyby z założenia zakładają, że mają kontrolować zgodność z prawem? Czy uważasz, że jest to to miejsce, do którego należałoby się zwrócić o podjęcie pewnych działań? No właśnie, dział compliance. Można powiedzieć, że rola compliance'u jest nie do przecenienia właśnie we wsparciu tutaj przy namierzaniu niejako tego niewłaściwego, złego outsourcingu w firmach insourcerów. Bardzo dużo współpracujemy tutaj jako kancelaria obsługująca też biznesy firm insourcerów z działami compliance. I głównie ta współpraca dotyczy działania w obszarze audytowania modeli outsourcingowych. Audytujemy je w zakresie obszaru prawnego, prawo pracy, kontraktowego, ale także podatków, ubezpieczeń społecznych, no i wreszcie legalizacji pracy cudzoziemców, bo to też często nam się w ostatnim czasie zdarza. Więc rzeczywiście tutaj compliance ma sporą rolę do odegrania. No tak, w najbliższym czasie prawdopodobnie, bo czekamy na wydanie przepisów, pojawi się nowa instytucja w polskim porządku pracy, tak zwani sygnaliści. Czy twoim zdaniem również sygnaliści mogliby być takim narzędziem do przeciwdziałania tego typu niewłaściwym umowom outsourcingowym? No zdecydowanie, zdecydowanie. Bo co my widzimy w praktyce? Bardzo często to nie zarządy firm biorą na siebie te złe modele outsourcingowe, czy złe ich w szczególności wykonanie. Bardzo często to się dzieje poza wiedzą członków zarządu spółki, to się dzieje niżej, tutaj można powiedzieć z różnych motywacji wynikają, nazwijmy te błędy, czy też zamierzone działania, czasami to z jakiejś no, chciwości, czasami niedbalstwa, braku świadomości, braku edukacji. Powody są różne, w każdym bądź razie skutki są te same opłakane skutki dla właśnie tego niewłaściwego, nielegalnego outsourcingu. I tutaj rzeczywiście rola sygnalisty jest kluczowa, bo on właśnie daje nam znać, daje znać do działu compliance, daje znać do biura zarządu o tym, że widzi coś nieprawidłowego. Ale my musimy takich potencjalnych sygnalistów sobie wychować, czyli musimy ich edukować i mówić, czym jest ten dobry, właściwy outsourcing procesowy, a czym te inne formuły kombinowane i ten zły outsourcing. Więc edukacja też tych osób jest bardzo ważna. Wspomniałeś o przeciwdziałaniu pewnym nieprawidłowościom. Czy w związku z tym takim argumentem ewentualnie wzmacniającym naszą pozycję obronną będzie odwoływanie się do możliwości zastąpienia outsourcingu zatrudnieniem tymczasowym? Ponieważ ta tematyka jest dosyć zbliżona w niektórych obszarach. I czy tutaj na przykład również w kontekście omówionego przez nas tutaj wyroku, czy coś na ten temat w ogóle było tam wspominane? No właśnie, praca tymczasowa. Praca tymczasowa może tutaj, tak niektórzy myślą, być takim listkiem figowym, który będzie ukrywał ten nasz niewłaściwy outsourcing. Tak też myślał tutaj ten oskarżony w tym procesie przed Sądem Okręgowym w Sieradzu. Sąd bardzo szybko wyprowadził, można powiedzieć, z błędu tego oskarżonego, no mówiąc, tak widzimy w uzasadnieniu tego orzeczenia, że nie można twierdzić, że istnieje jakieś domniemanie, że jeżeli outsourcing jest pozorny i po prostu go nie ma, to w jego miejsce pojawia się natychmiast z automatu praca tymczasowa. Takiego przepisu nie ma, wobec czego no, musimy powiedzieć, że praca tymczasowa nie będzie z automatu przychodziła po tym, jak nam się ten model outsourcingowy rozłoży. Inaczej mówiąc, ta właśnie linia obrony przez pracę tymczasową, ona raczej nie zdaje, jak widzimy tutaj na tym przykładzie, nie zdaje egzaminu i, no, i nie jest po prostu skuteczna. Proszę Państwa, z naszego wywiadu nie wynika oczywiście, że model outsourcingowy jest nielegalny i że nie można go stosować. Trzeba mieć tylko świadomość, że te plusy związane z elastycznością czy ze zmniejszonymi kosztami są również
z drugiej strony obarczone pewnego rodzaju ryzykami, które zostały bardzo dobrze przedstawione w wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu, do którego dostęp będziecie Państwo mieli w komentarzu do naszego filmu. Moim Państwa gościem był dr Maciej Hakowski. Dziękuję bardzo za wizytę i za podzielenie się swoimi uwagami. Dziękuję, Krzyśku. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.